Mam na imię Karolina, mam 25 lat i z zawodu jestem położną. Mam na imię Weronika, mam 22 lata i z zawodu jestem elektroradiologiem. Naszą pasją jest szydełkowanie. Wszystko zaczęło się od zrobienia najpierw kosza, ponieważ naszej koleżance miało się urodzić dziecko. Później postanowiłam zrobić sobie torebkę i tak potem poszło. Spodobało się koleżankom. Zdarza się, że mijamy klientki na mieście. I dopiero wtedy dociera do nas, że to jest nasz produkt, to jest super, to jest nasze. Zdarza nam się gdzieś tam pobuszować w różnych second handach. Szukamy tam głównie materiałów do potrzebek. Jest to po prostu użycie wtórne jakiegoś produktu. Staramy się, żeby te nasze produkty były jak najbardziej eko. Kawaty? Którą podszewkę, co? Tą czy tą? Nie potrafimy jakby wycenić tej pracy, którą wykonujemy w domu i zaniżamy tą wartość, jeżeli chodzi o torebkę, bo liczymy tylko za towar, a nie liczymy czasu, który poświęcamy tej torebce. Nie mamy żadnego takiego systemu zamawiania torebek. W tym momencie wszystkie zamówienia przyjmujemy za pomocą mediów społecznościowych. Jesteśmy w dość ciężkiej sytuacji, jeżeli chodzi o otworzenie firmy, z tego względu, że obie pracujemy. Z tego też tytułu nie możemy otrzymać dofinansowania jako osoby bezrobotne, tak? Działalność, jaką prowadzimy, to działalność nierejestrowana. Zarobek nasz oscyluje w granicach 500, 600, 700 zł miesięcznie. W zależności od miesiąca, w zależności od tego, ile mamy zamówień. Oprócz tego, że szydełkujemy, pracujemy w pewnym wymiarze godzin. Pędząc do pracy, mamy ze sobą szydełko, mamy ze sobą materiały, w tym włóczkę. Brakuje nam doby, brakuje nam czasu, żeby się z tym wszystkim wyrobić. Praca w RE od rana do wieczora. Wymyśliłyśmy same logo, nazwę i jesteśmy. Nazwa Motam się charakteryzuje się tym, że my do końca jeszcze same nie wiemy, co byśmy chciały robić. Nie chciałyśmy się jakby skupiać tylko na torebkach. Modeli mamy kilka, bo w granicach 10. Przez cały czas też to modyfikujemy pod każdą klientkę.